Proszę się przedstawić. Ja urodziłem się w Woli Tałańskiej w 1929 roku i miałem 14 lat, jak wojna wybuchła. I jak się pan nazywa? Ja się nazywam, jak się nazywałem w ten czas, to Moniek Kohn. Kohn. Kohn, Kohn, K-O. K-O-A-N. Aha, aha. Tak, 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 się, tak mnie wołali w szkole. I nas wszystkich złapali. Ale co robili rodzice? Mój ojciec miał ziemię i miał rolnictwo, gospodarkę rolnictwa. Jak miał na imię? Proszę? Jak miał na imię ojciec, tata? O jak? Imię jakie miał? Imię. Imię? Tak się nazywał. Leon Kohn. Aha, a mama? A mama Frida Kohn. A rodzeństwo jakieś, siostry, bracia były? Bracia były. Był Zelman Kohn i Dawid Kohn. Braci, to co było. Tak. I do szkoły, gdzie pan chodził? Do szkoły chodziłem w Górkach, bo myśmy mieszkali na granicy pomiędzy Wolą Otołęską i Górkami. Jak pan pamięta tamte czasy, kolegów swoich? Jak tam? Ja kolegów miałem bardzo dużo. To właśnie, że ja zostałem przy życiu przez to, że ja rok cały, jak uciekłem z Majdanku, ja także byłem w Majdanku, tam byliśmy wczoraj, przedwczoraj. Co ja uciekłem stamtąd, zostawiłem całą rodzinę i przyszedłem do wiosek, do tych, co ja się urodziłem i żyłem i chodziłem do szkoły. I Polacy mi pomagali, co tylko mogli. W 1939 roku, jak Niemcy tu przyszli? Jak Niemcy przyszli, to myśmy byli jeszcze w domu. Ale w 40 roku Hessler powiedział, że on nie chce Żydów, rolników. Oni nie pracują w polu, tylko oni, jak to mówić po polsku, no, oni biorą Polaków i nieprawda, jak się to mówi, żeby nie jednym zapałkiem zapalić, tylko całą paczką. Hessler, wójt gminy. Hessler był, wie pan, kto był to Hessler? Wójt gminy, tak. On był wójt gminy, tak. I on powiedział w 1941 roku, że on nie chce Żydów mieć. On chce, żeby Żydzi wyszli razem z Mielcem do Majdanku. Jakie były kolejne losy pańskiej rodziny i pana? Co się dalej działo? Oni w 40 roku to Niemcy wygonili wszystkich Polaków z Wielkopolski. A oni tych rolników, to oni wzięli te majątki żydowskie, rolnictwa. I oni dzielili tym Polakom, co przyszli z Wielkopolski. I także u nas to się stało. Także w gospodarce dziadka i Izraela Straussa, także ich gospodarkę i mojego tatusia gospodarkę. Przyszli dwie rodziny polskie i weszli w dom, a nas wygonili stąd. I gdzie was wygonili? Na pole. I co dalej żeście robili? To Polacy nas przyjęli. Kto was przyjął? Pamięta pan? Kto? Polacy? Tak, tak. Ja pamiętam. Janiki. Janik, co był tam, dwie siostry i dwóch braci. Jeden brat był w wyplenie w Niemczech. I oni nas przyjęli do domu biednego. Mój dziadek trzymał i dawał, co tylko mógł.
bo oni byli biedni. I oni nas wywieźli do domu, co był jeden pokój i kuchenka. A myśmy byli siedem osób. Ja byłem z dwoma braćmi, tata i mama, i babcia, mama mamy i siostra mamy. To siedem osób nas przyjęli do jednego pokoju. Można sobie wyobrazić, jacy ludzie to byli, jak oni byli wdzięczni za to, co moja rodzina robiła dla nich. I tak aż do 13 marca w 1941 roku to Hessler powiedział, on był wójtem, on powiedział, że on nie chce żadnego Żyda mieć pod jego gminie. To nas zebrali razem z Mielcem, jak wysiedli nas do jak się to nazywa, no na lotnisko. Na lotnisko w Mielcu. Dla lotnisko w Mielcu, widzi tak. Pan. Dla lotnisko w Mielcu i stamtąd wzięli nas że myśmy przyjechali 3 dni z Mielca aż do, to jaka, nie pamiętam tą stację, co nas wywieźli z wagonów, nie pamiętam tej chwili. I tak myśmy jechali może 30 kilometrów jedną stronę i z powrotem, jedną stronę i z powrotem. We wagonach tych było, może, ile ludzi może być, 50, to było 100. Myśmy dreptali na ludziach, co zmarli, co się udusili jak to było tam, można było żyć. Nie woda, nie chleb, nie nic. Nic my nie dostali. 3 dni. Gdzie was Niemcy zawieźli? Oni nas popuścili. Wydmieli się to, ja myślę, że to było Międzorzecu, coś takiego. Ja już nie pamiętam dokładnie. W jakiej stacji nas opuścili i stamtąd nas wzięli do Majdanku. Ja przyszedłem, wzięli nas do Majdanku. Ja jeszcze pamiętam nawet we wtorek w nocy i ja mogę odpowiadać to. Tak, godziny, jak się to było, jak oni przyszli z gestapu, jak oni zdejmowali z wagonów, jak psy takie, każdy gestapo miał psa i on powiedział co imię tego psa i idź weź idź weź tego nie człowieka, jak się to mówi. Tak on poszedł. Rozdzielili tam całą waszą rodzinę wtedy? Proszę? Rozdzielili Niemcy, czy razem byliście w Majdanku? Zostawiłem całą rodzinę. I uciekł pan z Majdanku, tak? Ja z Majdanku uciekłem w niedzielę, kiedy Polacy idą na modlenie w 10, to była misa, tak? Tak. Na misę. I tam jeszcze było to z początku. Ja przyjechałem do Majdanka, to widziałem, to były dwa baraki, jeden z dwóch oficerów i 4-5 żołnierzy niemieckich, co pilnowali na wrota, co było tylko wrota i dwa baraki, a na wrocie było Arbeit macht das Leben süß. I dokąd pan uciekł? I ja w niedzielę, jak ludzie tam, to było wszystko z początku, to tylko te baraki i było tam to tak dużo tych drutów kolczastych, że oczy nie widziały końca. To ja jako chłopak 15 i pół roku, ja widziałem, że to jest tutaj koniec. Ja bardzo chciałem żyć,
i opowiadać. I każdy człowiek, żeby wiedział, kto jest u nas teraz w Polsce. I w niedzielę rano ja poszedłem do mojej mamy i powiedziałem jej: mama, ja uciekam stąd. To można zrozumieć, że jako mama płakała bardzo, a ja jej mówię: mama, nie płacz, bo ja może pomognę wam jakichś Polaków posłać tutaj, żeby was wyjęli. I wyszedłem, ja byłem ubrany dobrze, chodziłem, nikt mi nie mógł powiedzieć, że ja jestem Żydem, bo wyglądałem nie jak Żydem, te oczy co ja mam i to wszystko jak ja wyglądam i miałem takie długie, jak się to nazywa, ja już pamiętam. Pakobrody. Pakobrody, tak. Polak, nie mógł powiedzieć. Dokąd pan uciekł? Ja poszedłem do stacji, co jest niedaleko z Majdanku. Ten czas była, ja nie wiem. Gdzie pan przyjechał? I ja uciekł, to nie jest tak prędko. Jak wszedłem do pociągu, to był pełny pociąg, nie było placu, gdzie usiąść. Tylko był plac jeden, co oficer SS siedział sam. Ja tak przechodzę pomiędzy ławkami, on mi mówi: Bosie, chodź, siedź ze mną. Ja mówię: dziękuję bardzo. Ja troszkę umiałem po niemiecku, bo w szkole także zaczęliśmy się uczyć niemiecki język. To ja mu powiedziałem: bardzo dziękuję. On mi mówi: nie, ty nie znajesz miejsca, bo nie ma, bo pociąg jest pełny. Ja poszedłem, odszedłem od niego i ja sobie myślę, moje myśli, on będzie może myślał coś, że to jakiś, jak się to mówi, na złodzieju czapka gorze. Tak na mnie. Ja mówię: nie, ja idę siedzieć z nim, ja nie idę szukać miejsca. I ja przychodzę do niego i mówię mu: przepraszam, nie znalazłem, ja chcę siedzieć koło pana. I on siedział i on cały czas gadał do mnie po niemiecku i ja wszystko rozumiałem, ale ja nie chciałem, żeby on myślał skąd, co, tak. Piąte przez dziesiąte odpowiedziałem jemu i przyjechaliśmy do Dębicy. W Dębicy była, zeszliśmy z pociągu, to było czas, jeśli pan wie, że łapali młodych Polaków i Polki do roboty w rolnictwie w Niemczech. Oni wszyscy byli zmobilizowani, nie miał kto pracować w polach. To oni łapali Polaków młodych i wysłali ich do Niemiec, tak? Ja mówię: oni mnie złapią i ja weźmią mnie, to ja jestem Żydem. Mam jakiś nawet, że niepodobny na Żyda, ale jeśli będą szukać, to znajdą, że ja jestem Żydem. Dobrze, niech pan powie, jak pan wrócił tu w te strony i przeżył wojnę. Boże mój drogi, to nie jest na 5 minut, to jest legenda. Ale proszę tak krócej, dobrze? Krócej. Ja wyszedłem, jak tylko zeszedłem z pociągu, to była taka obława, to ja widziałem, że ja nie wolno mi tam iść, to ja się widziałem, jakiś pociąg zaczyna, towarowy zaczyna jechać, to ja leciałem pod tym pociągiem, złapałem te dwa koła, jak się to i tak się trzymałem nogami, rękami, aż wyszedłem ze stacji i tak zostałem ratowany, jak się to mówi. Ja wróciłem do moich wiosek i ja pracowałem co dzień i co noc u innego gospodarza polskiego. W Woli Otałęskiej? Proszę? W górkach i we Woli. Mhm. Więcej w górkach. A gdzie pan spał?
Ja spałem w stajni na górze, w stodole. Gdzie można było? Pamięta pan nazwiska ludzi, którzy pana przechowali? Chyba. Proszę powiedzieć. A tak, Golba, Wojciech Golba, Janik Julek, Pietruszka, Stach, jeszcze kto? Jeszcze... to jeszcze byli ludzie, jeszcze... To już tak i tak do końca okupacji pan przeżył? Nie. W 1942 roku dowiedziały się Niemcy z Czermina, że jest Żyd w Górkach i we Woli. To oni przyszli do sołtysa i mówili tak, albo ty będziesz żył, jak ty nie chcesz żyć, to albo przedaj tego Żyda, co on tu się kręci we wsi. Pezda nazywał się. On przyszedł do mnie, on mówi tak. Piec, ty musisz wiedzieć, że ja nie mogę ciebie oddać do Gestapo, bo twój dziadek on mi nie da żyć, bo to był człowiek specjalny, który on ratował dużo ludzi i pomagał. To ja nie mogę ciebie jako wnuk zdać do Gestapo, tylko ja cię proszę, nie wkręć się w dzień we wsi, tylko w nocy, żeby cię nikt nie widział, bo są ludzie dobrzy, są ludzie niedobrzy. I od tego czasu ja wiedziałem, że to nie może być dalsze. Ja robiłem wszystkie możliwości, co miałem i miałem mojej mamy kuzyny koło lasu. Ja się zaczynałem dowiedzieć, gdzie oni są. Oni byli w lesie i ja przyszedłem tam do Polaka w Wadowicach i oni przyszli, ja to zrobię krótko, oni przyszli i wzięli mnie do lasu. I ja przyszedłem do lasu i w lesie był tam tak tylko Żydzi i to były bracia mojej żony, co zmarła. I ja w ten czas byłem silny, nie bałem się niczego, nikogo nie bałem się, bo już się, jak się to mówi, widziałem, co to jest życie i co to jest śmierć. To mnie więcej dała opcję, żeby być silnym i nie dać się. To ja kupiłem karabin i granaty i zostałem w lesie do 1944 roku, jeszcze z grupą, moja żona. To było w lesie koło Wadowic Górnych, tak? Dulcze Wielka. Aha. W lesie Duleckim. Duleckie. Tak. I tam myśmy byli aż do 27 listopada 1944 roku, gdzie Niemcy stali w lesie, a Rosjanie stali naprzeciwko. Tak. Ja byłem z tych, co ja mogę, ja się nie lubię chwalić, ale ja byłem z tych, co powiedziałem, jeśli my zostaniemy, jak upadnie śnieg, wszystkich zabiją. Wszystkich Niemcy znaleźlą, oni będą widzieć według stopów, gdzie to kto jest. To ja robiłem wszystkie kombinacje, co można tylko, żeby przerwać front. 27 listopada, pan wie o tym? No, słyszałem o tej historii. 27 listopada ja z moimi dwoma kolegami, jeden był oficer, obydwaj byli oficerem polskiej armii, oni służyli w wojsku. Jak się nazywali, pamięta pan? Tak, Shaya Zinger i Feni Met. Mhm. I oni, ja mówiłem, musimy przejść, musimy przerwać front. Myśmy byli 46 osób, co było 10 chłopaków, co mieli broń i co mieli karabiny i granaty. Tośmy się
gadali, jak to my robimy, to ja byłem także w tym i ja mówiłem, że trzech z przodu, dwóch z każdej strony i trzech ludzi z tyłu. 10 chłopaków, co miało broń, karabiny i granaty. Ja to mówię najemnie, ja się nie lubię chwalić, ale ja byłem ta maszyna, co cały czas pracowała. I 27 listopada postanowiliśmy, że my przerwamy front. 10 chłopaków, co mieli broń i 20 i 30, 36, co byli kobiety, było dziecko, co miało 1,5 roku i byli 2 dziewczynki, co miały 9 lat i taka mieszanina. 27 listopada przyszliśmy do, jeszcze było źle dla nas, w nocy 26 na 27 upadł się śnieg i to jeszcze gorzej. No i dobrze, przebiliście się? Proszę? Przebiliście się do przez front? Chwileczkę, 26 tośmy przygotowali, 27 rano to był mróz i był deszcz i ziemia zaczynała się zmrozić. Jak się chodzi na takim błocie, to się wszystko słyszy z daleka, bo to robi to słyszy się, ale nie pomogło nic. Było trzech chłopaków, ja jeszcze dwóch przodowo, z jednej strony dwóch, z drugiej strony dwóch i z tyłu trzech. I wszyscy byli w środku. I ja i mój kolega naprzód. I zaczęliśmy wyjść z lasu i ja słyszę tak z lewej strony, ja byłem z lewej strony, ja słyszę jak Niemiec mówi Hans, pan rozumie troszkę, Hans, hörst du, sie will durchbrechen den Front. Oni chcą przerwać front. To jak on nie wie, ja nie pamiętam, czy on mówił wszystko, ja już z granatem w ręce wyciągnąłem drucik, zaraz go zabiłem, ten granat wpadł w tą dziurę, gdzie on stał i ja patrzę się tak i zaraz jeszcze rzuciłem jeszcze granat do środka, to z tego ognia widziałem flaszki z wódką i karty na tym stoliku i oficerów, 3 oficerów. To ja tam zostawiłem 4 granaty i zostawiłem ich tam, wie pan, po 4 granatów, jak w bunkrze, jak jest bunkier, to już nie ma co, tylko kości zbierać. Byłem bardzo zadowolony i chodźmy naprzód, ja chcę to skrócić. Przyszliśmy do Rosjanów, to Rosjanie pytali się, kto wy? Partyzany, Niemcy, kto wy jesteście? Tośmy powiedzieli, że my jesteśmy Żydzi, co żyli w lesie. I było 30 ludzi, kobiet i dzieci, przeszli front bez, nie było nawet nic, w ogóle nic się im nie stało. Dobrze, to może już bym podziękował, tylko niech mi pan, co się z rodziną pana stało? Rodzina została w Majdanku. I co się z nimi stało? Wszyscy zginęli? Nie wiem. Wszyscy zginęli, tak? Przyjemnie, że mogłem poznać tu pana Mosze, który dzięki Polakom uratował się, a tym bardziej jest mi niezmiernie miło, że mogę wręczyć akt urodzenia pana na polskiej ziemi i niech ten akt urodzenia będzie jakimś elementem uznania dla pana, dla tych, co uratowali pana. Życzę
zdrowia, 100 lat życia i aby Polskę Pan zawsze dobrze wspominał. Proszę Polska bardzo. Nie zginęła. Tak jest. Proszę bardzo. Jeszcze raz. תפתח את זה ותראה. לא, קודם ככה. קודם ככה. סבא, תוריד את זה מהפנים שלך. זה כמו ביבי, כמה פלאשים. תשתוק. רגע. תגיד לי מהפתח שאני עושה את התמונה. תלחץ לו אותו את היד. רגע, תלחץ את התמונה מקרוב. תן לו את היד עוד פעם, תלחץ לו את היד. אבא, תלחץ את היד. אבא, תלחץ לו את היד. יש לי רזרן כאלה, נביאים ש... אתה פוליטיקאי סבא? תרים את זה אבל קצת למעלה. לא, אתה חושב סתירה. מה אני אגיד לכם? התרגשות גוללת התרגשות. ברזו, ברזו סרדשי ג'יקויימי נאפיסקו. Nie mamy słowa. Ja również dziękuję Państwu za takie miłe spotkanie. Cieszę się, że tak liczna rodzina, bo to rodzina przyjechała do Polski, mogłem Państwa poznać. Dziękuję serdecznie. Ja. Dziękuję bardzo.